Quo Vadis. Recenzja. Piotr Boroń. Zawsze zadziwia mnie do czerwoności, gdy po autentycznych sukcesach jakiegoś filmu robi się remake'a, który raz, że niepotrzebny, na dodatek od początku wygląda na klapę. Klasyczny przykład takiego zjawiska to ekranizacja Quo Vadis. Za państwowe pieniądze, w teatralnych scenariach, z beznadziejnym castingiem, męczeniem papieża Polaka, by wytrwał cały seans dla promocji filmu i tak dalej. Gdy dokładniutko od pół wieku istniała wersja Marvina Leroya z 1951 roku, która wrosła w świadomość masową równie dobrze jak książka, a spatynowane kadry w oczach młodzieży wyglądają na dokumentalne ujęcia. To notabene ciekawe zjawisko, gdy nowe pokolenia przestają odróżniać filmy dokumentalne od fabularnych. Już od dawna eisensteinowskie kadry ze szturmu na pałac zimowy robią we francuskich filmach dokumentalnych za autentyki. Ale wróćmy do filmu Quo Vadis, a najlepiej zacznijmy w ogóle od książki. Od dawna współczuję Aleksandrowi Głowackiemu, który pisał bardziej intelektualnie i musiał go, mówiąc trywialnie, szlak trafiać, że komiksowe pisanie prowincjonalnego Sienkiewicza robi furor. Rzeczywiście. Intrygi władzy w Faraonie pozornie biją na głowę hasanie po stepach w poszukiwaniu niewieściej nagrody za służbę, wierną służbę Bogu i Ojczyźnie. Ale po pierwsze, intelekt Sienkiewicza zabłysnął przede wszystkim w odkryciu, jaki szeroki powinien być target i dopiero do tego dostosował obrazową treść. A po drugie, zostawił dla głębszych intelektualistów niż czytelnicy Prusa takie kłębki skrupulanckie jak Chilon. Tu przyznać muszę, że hollywoodzki Chilon jest tak ocenzurowany, że Jerzy Trela bije go na głowę. Ja wiem, że szanowni państwo oglądali kilkakrotnie Quo Vadis z 1951 roku, a i pewnie dali się skusić na tytuł po 2001, więc daruję sobie podstawowe informacje i w ogóle nie zamierzam robić recenzji porównawczej, bo nie starczyłoby godziny na sięganie do kilku jeszcze innych ekranizacji. Ja raczej, podążając za intencją Henryka Sienkiewicza, pragnę zagłębić się w dramat postaw ludzi wobec takich zjawisk jak ekscentryczne biczowanie fal przez Xerxesa lub golenie brud przez Piotra Wielkiego, gdy nie chodziło przecież o nic innego, jak tylko wyselekcjonowanie tych, którzy skłonni są zbuntować się pomysłom władcy i systemu. Tak to bywa, że w różnych okresach życia interesują nas różne aspekty filmów czy książek. Niektórzy nazywają to dojrzewaniem. Niekoniecznie. Czasem po prostu nasz wzrok pada na coś innego, bo sami doznaliśmy czegoś, co nam się kojarzy. Summa summarum. Warto wracać do dobrych dzieł. Film z 1951 roku jest dobry, bo jak noblowskie dzieło Sienkiewicza, trafia do odpowiednich zmysłów odbiorców. Zacznę od tego, że kiedyś kolega Andrzej, a była to chyba nasza pierwsza rozmowa o Quo Vadis, wyznał, że najlepiej udało się Sienkiewiczowi pokazanie, jakimi szarymi obdartusami byli pierwsi chrześcijanie w porównaniu z eleganckimi intelektualistami w rodzaju Petroniusza, który dla niego jest najlepszym wzorcem życiowym.
No przyznam, że coś w tym jest. I gdy wracam do tej myśli, spacerując corocznie po Via Appia lub po Forum Romanum z Palatynem, bo muszę się wam przyznać, że miejsca te należą do moich żelaznych punktów częstych wyskoków do Rzymu. Ostatnio nawet odpuściłem papieską audiencję, ale Petroniusza oczywiście odwiedziłem i pogadaliśmy. Te nasze rozmowy mają i tę cechę, że pamiętamy jakiś wątek z poprzedniego spotkania, męczy nas w dłuższym niewidzeniu i stanowi odskocznię do nowej rozmowy. Ja chyba najczęściej wracam do problemu, że jest taki moment w życiu człowieka, gdy uznaje, że ma dość udawania i daje sobie upust buntowi, który w nim narastał. Petroniusz właśnie ten bunt zaaranżował w sposób niedościgły przy pomocy Sienkiewicza, Seneki i nieprzewidzianego przez nikogo, ale jakże pięknego wtrącenia się Eunice. Jeżeli znajdziecie lepsze przykłady urwania się ze sznurka niż Petroniusza, to wpiszcie w komentarz, bo nie ma to jak kulturalna interaktywność. Ale wracam do Petroniusza. Mógł mieć wszystko, co mu dawało schlebianie tyranowi. Mógł używać świata, krytykować, no byle nie tyrana, chwalić, byle właśnie tyrana lub to, co on chwali. Mógł być bogaty, choć jako tak zwany właściciel podległy. Mógł jak Owidiusz, który powiedział, że po wielu latach nikt nie będzie pamiętał, w jakiej był opcji, ale jego twórczość przynajmniej pozostanie. Jako intelektualista wytłumaczyłby sobie konformizm, tak jak my sami zwykliśmy sobie tłumaczyć, że nie zbuntuję się jako pierwszy, że jeszcze czas, że najłatwiej to się zbuntować, ale niezależnie od aktualnej władzy powinienem służyć ojczyźnie czy tam czemuś innemu. Że byli już tacy, co się zbuntowali i co? I nic. Że można z całą zajadłością tępić Tygelina, a nawet wbijać szpilę Popei, czyli walczyć z układem, nie atakując samego Nerona. Jak widzicie, można recenzować bez wspominania Roberta Taylora, Deborah Kerr, Lee Jenna, a nawet Petera Ustinowa. Ale jednak trzeba przyznać, że wielkim nieobecnym w wersji z 1951 roku był Chilon, z którym moglibyśmy się lepiej zidentyfikować niż z Petroniuszem. A może zatem producenci tej ekranizacji umyślnie podarowali nam zamęczanie się bliskim nam Chilonem, a wyeksponowali takiego Petroniusza? Możliwości są dwie. Albo po pierwsze, że zlitowali się nad nami, abyśmy myśleli, że wielkie bunty są dla ludzi, których stać na taką imprezę, jaką wystawił Petroniusz. Albo, po drugie, coś innego. Czas minął. A dokładnie mija Kisielowski Koteczku. Dziękuję.